Czyli jak sobie zamówicie powiedzmy 8 worków karmy rozpłodowej z firmy Mrowca, która u nas się sprzedaje bardzo dobrze, jest to jedna chyba z najbardziej popularnych karm w naszym sklepie internetowym, to taka karma Was wychodzi z wysyłką 710 zł. Internetowy Gołąb organizuje wiele promocji, ale czegoś takiego, jak robimy od 2023 roku, nie zrobił nikt. Jesteśmy pierwszym sklepem internetowym w e-Gołąb w Polsce, który robi wysyłkę gratis na worki z karmą. Zamawiacie 8 worków, macie wysyłkę w gratisie. Zamawiacie 16 worków, macie wysyłkę w gratisie. Zamawiacie 24 worki, też nie płacicie nic. My przygotowaliśmy, hodowcy, dla Was coś w tym stylu. Jest to kartka, na której macie rozpisane 8, 16, 24 worki i wielokrotność tego. Wyobraźcie sobie, że zamawiacie na przykład 50 worków, też nie płacicie nic za wysyłkę. Musicie po prostu zamówić tylko 8 worków. Jak zamówicie 8 worków, takich na przykład jak przygotowanych tutaj na paletach, macie tą wysyłkę z naszego sklepu internetowego e-Gołąb w gratisie. W roku 2021 czy 2022 u nas ta wysyłka też była gratis. Tylko że tam trzeba było jakąś określoną kwotę wydać, żebyśmy jako sklep internetowy mogli dla Was tą wysyłkę zrobić w gratisie. Od tego roku zmieniamy tą zasadę ze względu na to, że wynegocjowaliśmy bardzo korzystne warunki z firmami kurierskimi, które podjeżdżają do nas na firmę i odbierają palety. I dzięki temu, że postawiliśmy bardzo korzystne dla nas ceny, możemy zrobić dla Was wysyłkę w gratisie. Zobaczcie, hodowcy, jak to wygląda. Zamawiając na przykład karmę marki Golbert, czyli Krzyśka Szkolnego, jest to na przykład karma czerwona, czerwona, czyli 3 worki karmy czerwonej, 2 worki pomarańczowej, 2 zielonej i 1 niebieski, czyli mamy typowo karmę energetyczną, karmę taką na środek tygodnia, cały początek tygodnia i 1 worek karmy rozpłodowej. Za to jakby zestaw, który nazywa się zestaw numer 3, macie wysyłkę w gratisie, a zestaw tych karm kosztuje 890 zł. I teraz tak, nie ma żadnych kosztów ukrytych. Co dodatkowo, macie tutaj 20 kg w zapasie, na tej palecie 20-25 kg w zapasie, że możecie sobie dołożyć na przykład produkty. Możecie do tej bariery 25-30 kg sobie na przykład dołożyć Wispumin, możecie domówić sobie jakieś produkty z Goldberga, możecie z Roomfielda sobie domówić produkty i nie płacicie nic. To jest po prostu darmowe. Następna karma, czyli już tutaj przechodzimy z marki Mrowcy jako Goldberga, Krzysztofa Szkolnego. Przechodzimy typowo do karmy Versellagi. Tutaj, hodowcy, dla Was przygotowaliśmy karmę taką jak, jakbym to określił, troszkę podpowiedział nam mistrz Polski tegoroczny Łukasz Izdebski. Łukasz Izdebski lotuje na karmie Verselladze. Artur Zamrzycki, od którego pojawił się w niedzielę film, też lotuje, przecież na karmie Versellagi. I to jest karma przygotowana, hodowcy, w ten sposób. Mamy 2 worki Championa, mamy 2 worki Superstara, mamy 3 worki Jerry i 1 worek karmy rozpłodowej. To jest karma, która wychodzi z wysyłką gratis 990 zł, typowo na sezon lotowy, ale, hodowcy, właśnie ale, Wy możecie sobie zamówić na przykład samej karmy rozpłodowej 8 worków i też nie płacicie nic. Więc po prostu to jest nasza propozycja. Gdy wejdziecie na nasz sklep internetowy e-Gołąb i przykładowo sobie wejdziecie w tak zwane zestawy, to w tych zestawach macie nasze propozycje. Lecz jeżeli sobie sami będziecie do koszyka dodawać karmę, to też macie wysyłkę w gratisie, jeżeli zamówicie, zaznaczam, 8 worków minimum. Lecimy dalej. Tutaj jest zestaw, który ja nazwałem zestaw numer 1.
To jest jeden z chyba, jak dobrze pamiętam, tak, najtańszych zestawów. On kosztuje 710 zł, bo to jest po prostu sama karma rozpłodowa teraz na okres rozrodczy. Czyli jak sobie zamówicie powiedzmy 8 worków karmy rozpłodowej z firmy Mrowca, która u nas się sprzedaje bardzo dobrze, jest to jedna chyba z najbardziej popularnych karm w naszym sklepie internetowym, to taka karma Was wychodzi z wysyłką 710 zł. I macie na miejscu u siebie w domu tą wysyłkę. Co znowu powtórzę, do tej karmy możecie dołożyć produkty. Czyli bierzecie sobie teraz, wstawiacie na przykład paczkę, nasz pracownik tutaj na magazynie Wam kładzie na górę jeszcze paczkę z produktami i to macie wszystko do domu przywiezione kurierem, który Wam pod garażem wyładuje bez dźwigania, bez noszenia. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Jedziecie do sklepu. Są hodowcy, którzy są starsi. Muszą teraz każdy worek dźwigać w sklepie, wrzucać do samochodu. Zajedziecie do domu, musicie te worki nosić. W naszym sklepie internetowym, zamawiając, nie płacicie nic za wysyłkę. Kurier podjeżdża pod Wasz dom, mówicie, że chcecie, żeby do garażu Wam zostawił. Kurier paleciakiem Wam to wrzuca do garażu bez roboty. I ostatni zestaw, zestaw firmy Van Robeysa. I tutaj hodowcy wygląda to w ten sposób. 4 worki karmy tej najważniejszej lotowej 39. 3 worki karmy 418, tej takiej lekkostrawnej na początek sezonu, przepraszam. I 1 worek karmy 8, również lotowej. Za ten zestaw hodowcy wychodzi 940 zł. Zaznaczam, wysyłka w gratisie. Ktoś może powiedzieć, jak to jest możliwe, hodowcy? Robimy dla Was tak naprawdę to, żebyście nie musieli płacić za wysyłkę. Kto z Was chciałby robić zakupy i płacić jeszcze kurierom za to, że po prostu macie płacić za tą wysyłkę? Nie. My specjalnie przez to, że wysyłamy ogromne ilości palet w ciągu sezonu, negocjowaliśmy te ceny przez 2 lata. W tym roku, ze względu na to, że jeden z pracowników firmy kurierskiej odwiedził nas osobiście, i ostatecznie zadecydowaliśmy, że będziemy dane limity palet wysyłać, ale dane limity musimy też osiągnąć w formie kwoty, co się przekłada na tą wysyłkę dla Was w gratisie. Dodam tylko, że przechodzimy do środka, a w środku Wam powiem o jeszcze jednej ciekawostce co do okresu lęgowego, żebyście też wiedzieli, jak sobie fajnie przygotować gołębie pod kątem misek ceramicznych, misek plastikowych, wkładów do misek ceramicznych, jak je zastosować, to za chwilę się już dowiecie. Znajdujemy się teraz na magazynie, w którym znajdują się akcesoria, czyli to, co tak naprawdę przychodzi, składujemy w tym miejscu, ale to nie temat filmu. Hodowcy, każdy z Was szykuje się do okresu rozrodczego. Każdy z Was decyduje się teraz, co będzie wykorzystywał w gołębniku, żeby wychowywać swoje gołębie młode z par rozpłodowych czy z par jako z lotników. My w naszym sklepie internetowym mamy kilka rozwiązań i kilka zastosowań. Jeżeli chodzi o w ogóle temat jeden z najważniejszych, jaką matę czy jaką wkładkę do miski zastosować. Mamy 3 rozwiązania. Pierwsza to tak zwany filc. To jest zwykła wkładka 23 cm średnica. Zaraz pokażę, jak to montujemy do miski, bo jest to też ciekawostka. Kolejna wkładka do miski to jest wkładka kokosowa. Jest wykonana w 100% z kokosa. I ostatnia wkładka, która również jest bardzo popularna, to wkładka, która jest produkowana od 2 lat z taką tak zwaną tabletką w środku przeciw pasożytom. Ja też hodowcy od razu pokażę, jak to wygląda. Zrobię taki trochę mały na filmie demontaż. Tutaj pod spodem, zobaczcie, znajduje się taka tabletka. Nie wiem, czy to widać. To jest tabletka z olejkami eterycznymi i teraz jak to wykonujemy? W ogóle zobaczcie jeszcze, w tej wkładce pod spodem jest taka gąbka, nie wiem, czy to widać. To roztargam na poczet filmu. Jest wkładka, gąbka, a z tej strony jest filc. I teraz tak, ta tabletka, wyobraźcie sobie, jak znajduje się tam pod spodem i siedzi gołąb, to jest okres rozrodczy, samica znosi jajka. Nic nie ruszamy, zostawiamy cały czas, żeby tak sobie ten filc po prostu na misce ceramicznej leżał. Powiedzmy, mamy miskę ceramiczną i zostawiamy sobie, to idealnie pasuje. Nie ma tutaj, zobaczcie, wszystko jest idealnie dopasowane z każdej strony. I teraz tak, zobaczcie taką sytuację. Samica znosi jajka, nie ruszamy nic. Dopiero jak się wyklują młode, już młode będą w wieku powiedzmy tam, nie wiem, 5-6 dni, w momencie obrączkowania najlepiej, bo my tak robimy, naciskamy w tym miejscu kilka razy
po prostu tak, żeby ten środek gdzieś tam wziąć, ponaciskać. I ta tabletka w momencie naciskania po prostu rozszczelnia się i ten olejek eteryczny wypływa na tą gąbkę. Olejki eteryczne, które są zawarte w tej gąbce, powodują to, że u gołębi nie ma tak zwanych insektów na piórach, tak zwane piórojady i tak dalej. To są olejki eteryczne, które są na bazie lawendy i tak dalej, po to, żeby nie było tutaj po prostu problemu z insektami u gołębi. Bardzo fajne rozwiązanie. I teraz tak, to jest jeden z pierwszych sposobów, które możemy zastosować jako na tą miskę ceramiczną. Bardzo fajnie to przylega. U nas na przykład na hodowli korzystam z tego rozwiązania. To jest pierwsze rozwiązanie, ale mamy hodowcy drugie rozwiązanie. Jeżeli przykładowo już będziecie korzystać z albo z maty kokosowej, czyli z wkładki kokosowej, albo z wkładki już filcowej, to sposób montażu jest też bardzo istotny. Nie wystarczy tylko to powciskać, bo czysto teoretycznie, no, trzyma się, tak? Ale samica czasem w momencie wychodzenia, gdy na przykład przeciągnie na przykład pazurkiem czy czymś, potrafi to wyciągnąć. Nie trzyma się. Więc u nas, mogę powiedzieć, jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Zwykła taśma dwustronna. Bierzecie taki pasek, mniej więcej tam, nie wiem, 10 cm, 20 cm. Pniecie go. Montujecie go do miski ceramicznej na sam środek. A nie dolegało. Bierzecie... To jest taka taśma chyba jest na mrozie. Trochę nie chcę. O, dobra, żeby się do palca klei. O, dobra. I teraz tą stroną, gdzie jest bardziej gładka, bo z tej strony jest bardziej taka chropowata już strona, to tą gładką stroną doklejacie do miski. Jeszcze można fajnie to podociskać. I nie ma szans, nie mogę... No będzie teraz się odklejało, bo jest miska zimna i taśma jest z hali. Ale chodzi o to, że jak zrobicie to w domu i faktycznie weźmiecie, podociskacie, nie ma szans, żeby się to odmiskło. Albo nawet można jakąś lepszą folię, znaczy lepszą taśmę dwustronną kupić, bo to jest akurat taśma dwustronna do tak zwanych na podłogę, żeby przykleić dywan. Ale są takie taśmy dwustronne trochę z Tessy bądź z jakiejś innej firmy, bardziej takie masywne, takie, które mają większą możliwość obciążenia, i taką taśmę przyklejacie, macie święty spokój, nie macie, nie boicie się, że podczas tego wam samica wyciągnie na przykład wkład, a razem z tym wypadną na przykład jajka, co nie? Więc to jest rozwiązanie kolejne. Jeżeli chodzi o miski, mamy również miski plastikowe, hodowcy. Są też dwie wersje. Wersja plastikowa, ale tak zwana żebrowana. Po co są wersje żebrowane? Po to, że jak wkładacie tutaj ten wkład kokosowy, czy powiedzmy nawet filcowy, załóżmy teraz taką sytuację. Jeżeli to wkładacie, od gołębi młodych czasem jest tak zwany ten pyłek. I ten pyłek po prostu całym tym spodem wypada pod miskę. I jak dźwigniecie miskę po całym okresie lęgowym, powiedzmy tam po dwóch lęgach, to całe tu pod spodem macie tak pełno takiego białego puchu. Więc też firma Polmark zrobiła od, nie wiem, 10 lat czy tam od 8 lat taką wersję misek, z tak zwanych żebrowanych, gdzie cały ten pyłek spodu przez tą miskę, przez tą matę spada pod spód. Więc też fajne rozwiązanie. Hodowcy, rozwiązań w naszym sklepie internetowym jest naprawdę wiele. Będziemy na Facebooku, jak wejdziecie na Facebooka, na fanpage e-gołębia, będziecie wchodzić, to od najbliższych dni, to będzie za dzień, może za dwa od publikacji filmu, przez 150 dni, każdego dnia będziecie mieć opublikowany dwuminutowy film na temat różnych akcesorii, na temat klatek transportowych, na temat produktów, na temat automatów do szczepień, na temat soli do kąpieli, na temat ściółki do gołębi, na temat, nie wiem, zastosowania u gołębi zakwaszaczy. Przez 150 dni będziemy na naszym Facebooku, na e-gołębiu, publikować codziennie jeden film. My takich filmów nagramy kilka do przodu i każdego dnia pracownik będzie jeden film dodawał, żeby dowiedzieć się coś na temat swoich możliwości, jakie możecie, znaczy naszych możliwości, jakie możecie zastosować we swoim gołębniku. Jeżeli chodzi jeszcze o ciekawostkę, którą mamy dla was, uważam, że jedną z bardziej ciekawszych rzeczy wyprodukowała marka, za chwilę pokażę, bo jeszcze operator pokazuje, że trzeba pokazać jeszcze jedną ciekawostkę, ale to zaraz. Firma Polmark zrobiła
3 albo 4 lata temu kosze transportowe, które największy zbyt mają do USA. Bo w Stanach Zjednoczonych są to jedne z najbardziej popularnych koszy transportowych. Ja uważam, że to są kosze, które są przez nas jako hodowców z Polski, tych hodowców niedocenionym gadżetem czy akcesorium do hodowli. Wyobraźcie sobie, jaki duży problem jest z koszami transportowymi. Sam posiadam kilka koszy transportowych, które gdzieś muszę magazynować, a firma Polmar stworzyła kosz transportowy, który, zaznaczam, jest bardzo wytrzymały. Sam posiadam taki sam kosz od roku czasu, wiele przeszedł i do dnia dzisiejszego jest koszem bardzo, zaznaczam, bardzo wytrzymałym, jak na te warunki, które musiał u nas przetrwać. Wyobraźcie sobie, jest to taka bryła, jednym podniesieniem do góry on wygląda w ten sposób i zachowuje już swoją funkcjonalność jako, no zresztą, może zrobię tak, nacisnę to od spodu i wyobraźcie sobie, macie taki kosz, który jest przede wszystkim trzykrotnie lżejszy niż standardowy kosz transportowy. Tak naprawdę pokażę wam na jednym palcu. No, do filmu pokażę. Na jednym palcu mogę taki kosz sobie trzymać i jest po prostu bardzo lekki. Dosłownie można na jednym paluszku go nosić. Nic, dosłownie nic nie waży, przez to, że zastosowany jest materiał w formie tkaniny, bardzo, bardzo wytrzymałej. Tutaj mamy możliwość wysunięcia tej szpilki, gdzie się otwiera bok i można wypuścić gołębie na trening. Jeżeli chodzi już o sam kosz, wyobraźcie sobie składanie jego. Wygląda również banalnie prosto. Cena około chyba 100, nie wiem, 60, może 170 zł. Droższy kosz. Nie ma tutaj nawet dyskusji. Jest to droższy kosz niż standardowy, ale kosz, który tak naprawdę możecie wykorzystywać przy takich podróżach, na przykład jak my. Jedziemy do hodowcy, nie zawsze wiem, że jakiegoś gołębia będę zabierał. Wrzucam sobie taki kosz do bagażnika, dziękuję. Potrzeba go, no to biorę pyk. I mam kosz do użytku. Bardzo fajny, fajny gadżet do hodowli. Jeżeli chodzi jeszcze o nawiązanie do misek ceramicznych, to w naszej ofercie sklepu internetowego EGO mamy łodygi tytoniu. Coś, co jest bardzo istotne w hodowli, ponieważ działa jako przeciwko insektom. Wyobraźcie sobie, takie szybkie wam dam porównanie. Wkładacie miskę przykładowo plastikową. Gołębiowi to nie wsypujecie do miski, tylko kładziecie to w gołębniku na ziemi i każdy jeden kawałek łodygi tytoniu gołębie sobie same, jak po prostu małpki, noszą do cel i układają całą miskę pod zniesienie jajek dla samic. No powiem szczerze, że to jest mega super sprawa, tym bardziej jeszcze hodowcy. Wyobraźcie sobie, że niektórzy z was, niektórzy z klientów naszych kupują takie łodygi tytoniu. Jak macie ruszta w celach, bądź macie podłogę w gołębniku, to takie coś hodowcy rozsypują na podłogę, bądź rozsypują na półki pod celami, po to, że zapach z łodyg tytoniu działa przeciwko insektom. I teraz tak, byłem przecież ostatnio u Pawła Mendrysy i Paweł Mendrysa nawet do mnie powiedział: Wiktor, podstawa to jest to, że gołąb nie może być insektów. Wyobraź sobie, masz gołębia. Jak ten gołąb ma utrzymać formę, jeżeli powiedzmy on przez 24 godziny, powiedzmy wieczorem za dnia sobie siedzi w gołębniku, a po tobie, wyobraź sobie, jako jesteś sportowcem, a po tobie nagle łażą mrówki. Nie ma szans, po prostu jest to ogromny dyskomfort. Gołąb wtedy nie dostanie takiej, tej perfekcyjnej formy i dużo z was szuka produktów, dużo was szuka karmy. Słuchajcie, czasem właśnie takie naprawdę błahe rzeczy potrafią dużo zaszkodzić naszym gołębiom. Ja na dzień dzisiejszy uważam, że jednymi z trzema największymi problemami w polskich hodowlach jest przede wszystkim grzywica, przede wszystkim kolejna rzecz, problem z drogami oddechowymi, a kolejną rzeczą są insekty. I insekty bardzo łatwo jest zwalczyć. Można kupić jakiś produkt w formacie Ardapu, można zastosować łodygi tytoniu. To są groszowe czasem kwoty, a jak działają na korzyść naszych gołębi. Także hodowcy, takie małe ciekawostki, ale dużo mogą pomóc. Pozostaje jeszcze kwestia losowania, wyłonienia zwycięzcy z naszej zabawy, która dotyczyła, że kto zrobi zakupy w listopadzie, podaje, że to pracownicy przygotowali za ten okres losy. Kto zrobi zakupy, bierze udział w zabawie, idzie do wygrania, jest takie urządzenie wielofunkcyjne, które za chwilę zaprezentuję. Zainteresowanie ogromne. Liczba osób, które bierze udział w zabawie, jest naprawdę spora. Jest tych losów, z tego co pamiętam, 220 kilka, więc uczestników jest sporo.
A my mieliśmy to wyłonić hodowcy już na koniec roku 2022, lecz nawał pracy przy portalu i potem jeszcze targi spowodowały, że stwierdziłem, mówię, dobra, najbliższy film, który będzie zaraz realizowany, przy tym filmie robimy losowanie i wyłaniamy zwycięzcę. Urządzenie wielofunkcyjne, najpierw wyłonię zwycięzcę, a za chwilę pokażę Wam mniej więcej, co to jest za urządzenie. Uważam, że świetne, takie przydatne do domu, po prostu gdy Wam padnie akumulator, gdy potrzebujecie podłączyć szybko telefon, a na przykład, nie wiem, nie macie dostępu do prądu. Naprawdę uważam, że super urządzenie. Uczestników, tak jak powiedziałem, jest 220 kilka losów. Mamy tych losów sporo, więc gdzieś tam z dołu. Ok, mamy jednego. I zwycięzcą urządzenia jest pan Walich Czesław. Pan Walich Czesław, numer zamówienia 19365. Panu Czesławowi Walichowi wysyłamy to urządzenie, lecz dodatkowo poprosimy pana Czesława o wykonanie zdjęcia i to zdjęcie osoby, która otrzyma ten gadżet, będzie wstawione na Facebooka, na naszego sklepowego fanpage'a Egoembia. Urządzenie mniej więcej wygląda w ten sposób. Mamy dwa kable rozruchowe, tak zwane minus, plus i minus, do rozruchu akumulatora, jak na przykład tam padnie, więc panu Czesławowi gratulujemy. Dodatkowa funkcja to kompresor. Końcówka do pompowania. Uważam, że urządzenie naprawdę takie wielofunkcyjne. Dodatkowo latarka LED, gdy potrzebujemy oświetlić coś w garażu. Dodatkowo USB, gdzie możemy ładować sobie telefon. I dodatkowo 12, napięcie 12V, gdzie możemy sobie podłączyć coś tutaj i po prostu ładować. Urządzenie fajne, uważam, że mega przydatne. A tym bardziej, że nie trzeba za to płacić, tylko można wygrać w zakupach, które czasem może nie kosztowały nawet tyle, co to urządzenie. Hodowcy, sklep internetowy Ego to jest sklep, który robi mega dużo zabaw, promocji i tak dalej, bo z tego mamy mega radochę, że możemy Wam po prostu sprzedać coś, a potem jeszcze dać jakieś bonusowe gadżety. Nie zawsze za te gadżety, za te dodatkowe opcje, które losujemy, płacimy my. Czasem po prostu negocjacja z firmami, które dostarczają do nas produkty, wystarczy zagadać, słuchaj, na pewno, na przykład, gdy zrobimy jakąś promocję listopadową, tobie się to na pewno nie odbije stratą. Weź, zainwestuj na przykład jakieś urządzenie, rower, lodówka i tak dalej. Wy się cieszycie, bo i tak musicie zrobić te zakupy. A w naszym sklepie internetowym Egon możecie jeszcze dodatkowo, bonusowo coś zyskać. 2023 rok to rok dla nas ciężkiej pracy, hodowcy, dlatego zapraszamy. W 2023 roku robimy, hodowcy, wysyłkę na karmy gratis. Zamówicie 8 worków, wysyłka gratis. Zamówicie 16 worków, wysyłka gratis. Zamówicie 24 worki, wysyłka gratis. Wielokrotność 8 worków powoduje, że wysyłkę macie w gratisie, więc nie płacicie nic, a jeszcze dodatkowo do tej paczki możecie sobie dorzucić jakieś produkty i macie zerowe koszta, które musicie czasem ponieść na wysyłkę. A tutaj po prostu macie to w bonusie, w gratisie. Dobry lot, hodowcy, zapraszamy do sklepu internetowego Egoomb. Numer telefonu, pod który możecie składać zamówienia, to jest 733-833-543. Nazwa strony internetowej www.e-golab.pl. Na tym sklepie macie wszystkie produkty, które mamy na dzień dzisiejszy dostępne. Na tym sklepie macie całe pakiety przygotowane z tymi karmami. Więc wchodzicie, tam możecie kliknąć, od razu opłacić, bądź zamówić za pobraniem i zapłacicie u mnie na miejscu kuriera. Dobry lot i udanego sezonu 2023. Mam nadzieję, że z sklepem Egoomb i naszym teamem.